No cześć, dzisiaj kilka słów na temat Ludwigi. Jest ich kilka rodzajów. Jest to roślina, która nie wymaga bardzo dużego oświetlenia. Wystarczy jej trochę powyżej 0,3 W na litr, by po prostu ładnie się wybarwiała. Są różne rodzaje. Ja tutaj mam Ludwigię Repens Red. Nie, może nie jest jakoś wspaniale wybarwiona, ale jest rośliną naprawdę ładną. Oprócz tego mam Ludwigię skrętnolistną. Bardzo lubię te roślinki. Ostatnio nie miałem tu wielkiego oświetlenia, ale jest bardzo ładna. Lubi podłoże żyzne z dodatkiem torfu i gliny. A popatrzcie w drugim akwarium. Mój parapeciak. Tutaj jest jeszcze ładniej wybarwiona. I czytałem kiedyś, że część nadwodna potrafi kwitnąć. Dorasta gdzieś do 50 cm, chociaż u mnie tutaj wiem, ta odnóżka ma gdzieś chyba około 60 cm. Co ciekawe, pod wodą jest czerwona, natomiast zauważcie, że część nadwodna jest zielona. A to kwiatuszki, takie niepozorne, właściwie już ta roślinka tutaj przekwita troszkę. O, jakie długie pędy. U mnie dorastają gdzieś do 40-50 cm, zwykle zaczyna się rozgałęziać. No i to tyle, trzymajcie się, cześć.